finansujemy leki dla seniorów. Była już o tym mowa. Działa program, w ramach którego osoby po 75 roku życia otrzymują już teraz bezpłatne leki. Ich lista to 1149 pozycji i znajdują się na niej leki stosowane w leczeniu większości chorób wieku podeszłego. W ciągu pierwszego półtora miesiąca obowiązywania tego programu z projektu skorzystało 1 100 000 osób, którym wydano 4 miliony opakowań bezpłatnych leków. To nie symbol. W efekcie wydatki pacjentów 75+ na leki refundowane w przyszłym roku zmniejszą się o 65%. To jest o 564 miliony złotych w skali całego roku. Co 2 miesiące aktualizujemy tę listę, aby jak najpełniej odpowiadała potrzebom seniorów. Po drugie, tak jak obiecywaliśmy przed wyborami, nie ma naszej zgody na prywatyzację publicznej służby zdrowia. Początkiem reformy systemowej służby zdrowia była ustawa zatrzymująca komercjalizację i prywatyzację szpitali publicznych. Przywraca ona zasadę gwarancji i odpowiedzialności państwa za bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. Poprzedni rząd próbował urynkowić służbę zdrowia, w której pacjent był raczej pozycją w bilansie, a nie osobą, której trzeba pomóc. Nowa ustawa gwarantuje zachowanie publicznego charakteru szpitali w Polsce i odejście od działania dla zysku. Dziś samorząd, uczelnia medyczna czy inny podmiot publiczny, który jest właścicielem szpitala, nie może już zbyć udziałów w tym szpitalu, jeżeli powodowałoby to utratę pakietu kontrolnego. Szpitale przekształcone już w spółki swoje ewentualne zyski będą musiały przeznaczać tylko na działalność leczniczą. Ustawa znosi też obowiązkowe kosztowne ubezpieczenia dla szpitali, pozwala na finansowanie przez samorządy dodatkowych świadczeń, umożliwia tworzenie nowych publicznych szpitali, których nasi poprzednicy nie chcieli, zastępując je spółkami prawa handlowego. Po trzecie, zwiększamy dostępność leków, które mają być tańsze nie tylko dla seniorów. W ciągu tego roku na listy leków refundowanych ogromnym wysiłkiem finansowym wprowadziliśmy 23 nowe substancje czynne, przydatne w leczeniu wielu ciężkich chorób. Rozpoczęliśmy także refundację kanabinoidów dla dzieci i dorosłych w padaczce lekoopornej. Codziennie walczymy o lepszy dostęp pacjentów do leków i negocjujemy z firmami możliwe do zaakceptowania warunki finansowe ich kupna dla szpitali i do aptek. Po czwarte, zapewniamy powszechny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej każdemu pacjentowi, w tym także osobom nieubezpieczonym. Od 1 stycznia każdy potrzebujący pomocy będzie mógł bez obaw o negatywną weryfikację w tak zwanym EWUŚ udać się do lekarza rodzinnego. Po piąte, kierujemy strumień inwestycji tam, gdzie rzeczywiście jest on potrzebny. Nowa ustawa tworzy instrument oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia, tak zwany JOWISZ. Blisko 12 miliardów złotych z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 musi zostać spożytkowane we właściwy, rozsądny sposób. Opracowując mapy potrzeb zdrowotnych i dodając do tego nowy instrument oceny, racjonalizujemy proces inwestycyjny w służbie zdrowia i uniezależniamy go od czynników politycznych. Po szóste, kształcimy nowe pokolenia kadr medycznych. Niewystarczająca liczba fachowych pracowników służby zdrowia jest od wielu lat ogromnym problemem. Wobec tego zwiększyliśmy limit przyjęć studentów na kierunek lekarski o 602 miejsca, zapewniając sfinansowanie ich kształcenia. W przyszłości zapewni to łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej. Przygotowujemy także strategię dla innych zawodów medycznych. Poza tymi głównymi osiągnięciami, które zostały już ukończone, wprowadziliśmy 3 istotne programy. Narodowy Program Zdrowia, który wyznacza 6 celów operacyjnych na rzecz dłuższego i zdrowszego życia Polaków. Po drugie, Program Zdrowia Prokreacyjnego, zapewniający szerokie działania z zakresu promocji zdrowia prokreacyjnego, diagnostyki i leczenia niepłodności. I trzeci, program leczenia stopy cukrzycowej, zapewniający wczesne rozpoznanie i specjalistyczne leczenie chorych na cukrzycę, którym po prostu uratujemy kończyny. I wreszcie, po pierwsze, wprowadziliśmy nową ustawę antytytoniową.
Po drugie, rozpoczęliśmy porządkowanie wyceny zdrowotnych świadczeń gwarantowanych. Publikujemy mapy potrzeb zdrowotnych. Stworzyliśmy nowe, lepsze zasady działania służby krwi. Wprowadziliśmy nowe kryteria oceny, tak aby w konkursach na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych ważna była nie tylko cena, ale przede wszystkim ich jakość. Zmieniliśmy tak zwane rozporządzenie sklepikowe, aby dzieci mogły w szkołach jeść zdrowo, ale jednocześnie smacznie. Od 1 stycznia wprowadzamy powszechne, bezpłatne szczepienie dzieci przeciw pneumokokom. W drodze na biurko pana prezydenta jest ustawa przywracająca staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów. Szanowni państwo, pani premier powiedziała, że przyszły rok będzie rokiem dużych zmian w służbie zdrowia. To prawda. W najbliższym czasie podejmujemy kolejne, a w zasadzie już pracujemy nad kolejnymi krokami na drodze reformy systemowej. Niektóre z tych ustaw, które zapowiadają te zmiany, są już publicznie znane, ponieważ odbywają się konsultacje publiczne albo zakończyły się konsultacje publiczne tych aktów. Już w przyszłym roku zadziała sieć szpitali, będą duże zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej, usystematyzujemy też wynagrodzenia pracowników służby zdrowia, 600-tysięcznej rzeszy ludzi marnie wynagradzanych. Wprowadzimy rozsądną politykę lekową z prawdziwego zdarzenia. A od 1 stycznia 2018 roku zniknie Narodowy Fundusz Zdrowia i powstanie Urząd Zdrowia Publicznego i można powiedzieć, wtedy rozpocznie funkcjonowanie nowa Narodowa Służba Zdrowia. Dziękuję bardzo.